Jeżeli szukacie monet do Ultimate Team na każdą platformę z dowolną metodą płatności, to zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie Jacob macie 5% zniżki, link w opisie, polecam. Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku losowych składów na moim kanale. Przyszedł czas na wylosowanie kolejnych trzech kart, wokół których zbudujemy na bazie ich narodowości jakąś ciekawą drużynę. Tutaj zawsze składy są inne niż wszystkie, bo nie wiadomo kogo będę musiał użyć. Także nie przedłużajmy moi drodzy i zaczynajmy. Wylosujemy dzisiaj trzech złotych zawodników, bo tak po prostu myślałem, żebyśmy żeby było ciekawie, tak? Dzisiaj chcę, żeby było ciekawie. Luke Shaw z Manchester United jako pierwszy obrońca, tak naprawdę. Jeden z czterech tutaj nam się już ładuje do składu. Dobrze, bo ciekawa narodowość, Anglia oczywiście. Nie powiem, nie najcięższa do zrobienia. Kolejną narodowością będzie Włochy, Gabbiadini. Widzę, że tutaj mamy troszeczkę, zrobimy 4-2-2-2. Tak, Gabbiadini, G-A-B-I-A, powinno go już znaleźć. Nie znajduje, Gabby-by, a już dlatego wiemy czemu. Jest, o, jego wersja z Napoli, dobra, tutaj go rzucimy sobie. I ostatnim zawodnikiem na dzisiaj wylosowanym jest... z Tunezji, Benalun, tak? Jest, no dobra moi drodzy, także dajcie mi chwilę, a my zaraz wracamy. O tyle fajnie, że mamy jedną ligę z tego co tutaj widziałem, tak seria, więc nie będzie aż, mam nadzieję, takiego problemu z połączeniem tego wszystkiego. Okej, moi drodzy, i to jest skład, który stworzyłem. No powiem, jest tutaj dużo Włochów, jest tutaj dużo Anglików i tu trzech z Tunezji, co i tak wydaje mi się dobrym wyborem. Słuchajcie, no jak sami widzicie, Cikawi i Shermiti będą rządzili na przodzie. Świetnie mi się gra tymi zawodnikami, ale co przede wszystkim mają idealne zgranie, więc nie potrzebują więcej niż jedno bardzo mocne ten hyperlink. Więc oni sobie tutaj zgranie robią bez problemu. Gabbiadini, Baselli, Benalun i Bellini są właśnie tutaj z ligi włoskiej, więc fajnie też się łączą. No i co mamy? No i potem mamy po lewej stronie tak naprawdę BPL angielskie. No i to wszystko chyba, co mogłem powiedzieć. Tak czy inaczej skład, powiem szczerze, wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie, bo rzadko zdarza się, przynajmniej tak mi się wydaje, żeby były budowane właśnie takie składy, więc tym bardziej i chętniej go przetestuję. To co? Do meczu i sprawdźmy nasz pierwszy na PlayStation 4, a potem do meczu jak zagrają. Okej, moi drodzy, i jesteśmy już na moim koncie na PlayStation i skład wygląda naprawdę super. Powiem szczerze, że dawno nie cieszyłem się tak na stworzony skład, bo jest inny, jest po prostu taki świeży. Naprawdę fajnie wygląda. Dobra, to co? Wyruszamy do meczu i zobaczmy, jak spiszą się w meczu turniejowym. No okej, to jest skład przeciwnika. Oj, nie za ciekawie to wygląda z jego strony. SPO, SPO, coś mi śmierdzi ten skład. Czyżby to nie był jakby grający na bieżąco zawodnik? No ale ciągle gramy, czyli wygląda na to, że on po prostu miał taki słaby skład. I Shermiti ładnie to zrobił. Shermiti, uderzenie Shermiti, jeszcze dobija Cikawi, nie dobił tego w jakiś sposób, nie trafił w piłkę. Cikawi dostaje podanie, fatalny błąd obrońców. Cikawi został położony, ale oczywiście bez konsekwencji dla naszego przeciwnika. Sędzia nie dopatrzył się faulu. No, nasz przeciwnik tutaj próbuje strzelać i powiem szczerze, że jest tego całkiem blisko, aczkolwiek Shermiti był parę razy bliżej. No nie. No chyba nie strzeli teraz. No ej! No co? Czy wy piłki nie umiecie wybić? No dobra, sam wybił piłkę. No ale powiem, zamieszanie straszne w polu karnym, które mogło się dla nas źle skończyć. Podanie do Shermitiego. Ten świetnie zaczął wychodzić na pozycję. Shermiti, uderzenie i trafia w obrońcę bodajże. Dobra, tak czy inaczej wywalczył piłkę, co jest chyba najważniejsze. Shermiti, co porobił, ale nic z tego. Shermiti, jeszcze raz, jeszcze jedna próba, uderzenie z daleka i cóż to by była za bramka, gdyby trafił. Cóż to by była za bramka. Cikawi, nie grał nic przez całą połowę. Po czym dostał świetną piłkę od Shermitiego i między nogami takim troszkę dziwnym strzałem pokonał bramkarza na 1-0, no ale nie powiem, należała nam się ta bramka, bo byliśmy zespołem dominującym od praktycznie samego początku. Więc dobrze, 1-0, moi drodzy, prowadzimy.
No, uderzenie i to mogła być piękna bramka. Oleż, obrona bramkarza. Gdyby tylko Szermiti trafił. No, ale niestety. Lalana ruszył, troszkę zaskoczył przeciwnika. Lalana nadal przy piłce, Lalana. I lahuuu! O mój Boże, Lalana! Coś ty zrobił! No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobrze, a szczególnie to wykończenie ze strony młodego zawodnika Liverpoolu. No, zobaczmy to jeszcze raz, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Zdecydowanie jedna z ładniejszych bramek, jaką strzeliłem w losowych składach. Tutaj troszeczkę szczęścia, tu ładny dribbling i to wykończenie. Dość ośmieszające przeciwnika. No ale bardzo, bardzo ładnie. Dobrze, prowadzimy 2-0. Nie lubię, jak ktoś zatrzymuje mecz w 62 minucie. Może to oznaczać jedną z gorszych rzeczy dla tego odcinka, czyli Rage Quit, bo ja chciałbym jeszcze pograć. No ale miejmy nadzieję, że to są tylko zmiany, bo czasem zdarzają się tacy, którzy mają zero zgrania i robią zmiany. Myśląc, że jakiś, no może tak być, jakiś zawodnik im pomoże. A jednak, proszę, wchodzi Boateng, Michael Arteta i Adrian Ramos. Powodzenia. Lalana świetnie to zrobił. Lalana po raz kolejny rusza na bramkę, tak jak to zrobił wcześniej. Lalana, czyżby jego druga bramka? Lalana, ależ był blisko, ależ był blisko. Po raz kolejny bardzo podobna akcja do jego wcześniejszej, która mogła znowu zakończyć się bardzo ładną bramką. Szermiti, ten, który ma dzisiaj ciąg na bramkę, on musi to strzelić, w końcu jest 3-0, ale co najważniejsze to, że nasz drugi napastnik, powiem wam szczerze, jest to karta niczym, dosłownie niczym nie wyróżniająca się w tej grze, teoretycznie, bo ma, nie jest, jest silver non-rare, ma 70 parę tempa, strzały takie średnie, dribbling taki średni, a gra się nim po prostu wybitnie. No i moi drodzy, tak oto kończy się to spotkanie. Powiem szczerze, świetnie się bawiłem tym składem. No i może nie będzie wygrywał ten skład wszystkich meczy, pewnie jakich bym rozegrał, bo to był akurat słaby przeciwnik. 3-0, bardzo taki sprawiedliwy wynik mi się wydaje. Chociaż tak strzałów było niesamowicie dużo. I najlepszym zawodnikiem, jak dla mnie w centrum zespole, jest Szermiti. Czikawi totalnie mi się nie spisywał. Może to był akurat taki, nie wiem. No akurat mu nie wyszło, tak? Może to był ten jeden z meczy. Zobaczymy, czy potwierdzi to chociaż troszeczkę. Tak dokładnie potwierdza to ocena naszego zawodnika. Szermiti 8,5 i jest to zawodnik naszego, najlepszy zawodnik w naszym zespole. Zawodnikiem meczu jednak został ktoś inny, Buffon, pomimo tego, że przegrali. No dziwna decyzja, no ale okej. Puścił 3 bramki poza tym. No jednak dużo obronił strzałów samych sobie, miał ile? Właśnie, 13 strzałów, 6 obronionych. Też nie jest jakoś dużo. Dobrze, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że te losowe składy wam się podobały, bo moim zdaniem skład jest naprawdę, naprawdę fajny. No i radzę go przetestować. Może akurat wam się spodoba. Dziękuję bardzo i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.